dwa dni po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji i spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki wycofał się z decyzji o ustąpieniu ze stanowiska. W czwartek zwołał w Białymstoku konferencję w tej sprawie. Na spotkaniu z mediami ramię w ramię stanął z nim następca Krzysztofa Jurgiela, Dariusz Piątkowski. Pan marszałek Kosicki, który niedawno złożył rezygnację, po rozmowach także ze mną, ale także w Warszawie, wycofuje swoją rezygnację. Wycofał już swoją rezygnację, o czym za chwilę będzie mówił. A w związku z tym można spokojnie przeciąć te wszystkie dywagacje mówiące o tym, co się będzie dalej działo w sejmiku. Zarząd pracuje normalnie w tym składzie, którym został wybrany. I zarząd pracuje dla dobra województwa podlaskiego. Oświadczenie wygłosił również sam Artur Kosicki, który potwierdził komunikat Piątkowskiego i wyjaśnił motywy, którymi kierował się w chwili składania rezygnacji. Uważałem i uważam nadal, że tylko zarząd województwa, który posiada nie tylko mandat społeczny, ale mandat polityczny, jest w stanie realizować program wyborczy, jest w stanie zmieniać województwo podlaskie na lepsze. W związku z powyższym postanowiłem zwrócić się do władz partii, do moich kolegów i koleżanek o swoiste wotum zaufania w stosunku do mojej osoby. Potwierdził, że na następną decyzję, tę o wycofaniu złożonej 3 dni temu rezygnacji, miało wpływ spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Odbyłem szereg spotkań. Jednym ze spotkań było spotkanie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Była to bardzo owocna i dobra rozmowa. Prezes wsparł mnie w tym, żebym w dalszym ciągu pełnił funkcję razem z kolegami i koleżankami w zarządzie, zarządu w tym składzie, za co mu serdecznie dziękuję. Odbyłem spotkanie z panem Dariuszem Piątkowskim. Sprawa rezygnacji Kosickiego została jednak już umieszczona w planie posiedzenia sejmiku, które ma się odbyć 18 lutego. Zdaniem Kosickiego z zawodu prawnika rezygnacja nie powinna być poddana pod głosowanie. Marszałek Kosicki zastrzegł jednak. Trudno być sędzią we własnej sprawie, w związku z powyższym zapytałem o to ekspertów. Eksperci wypowiedzieli się, na razie ustnie, ale zostanie to przelane na papier, że spokojnie mogę to oświadczenie woli wycofać. Jeśli chodzi o kwestię związaną z tym, że czy dojdzie do głosowania, czy nie, to oczywiście, tak jak powiedziałem, jesteśmy wszyscy wspólnie gotowi na to, żeby, jeżeli będzie trzeba to przegłosować, to przegłosujemy. Artur Kosicki, pytany przez media, czy jego pierwotna decyzja o rezygnacji nie była zbyt pochopna i emocjonalna, stwierdził. To są sprawy honorowe. Ja w życiu swoim kieruję się honorem i uważam, że wszyscy powinni to robić. W związku z powyższym, jeżeli jest taka sytuacja, uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji. A jeśli dojdzie do odwołania, jeśli te ekspertyzy zostaną, nie wiem, nieprzyjęte, czy coś takiego, to ma pan pewność, że zostanie pan ponownie wybrany marszałkiem województwa podlaskiego, gdyby musiało dojść do wyborów? To już pokaże czas. Ja uważam, że chyba już wielokrotnie pokazaliśmy wspólnie razem z koalicjantami, z naszymi kolegami i koleżankami w sejmiku województwa podlaskiego, że już dosyć jest dyskusji na ten temat, czy my jesteśmy w stanie coś przegłosować. W polityce potrzebna jest pewna rozwaga. Natomiast my dzisiaj wiemy, że jesteśmy pewni, że to, o czym mówił pan marszałek, wycofanie rezygnacji kończy temat pod względem formalnym. Przechodzimy do normalnej merytorycznej pracy. Ustalanie porządku obrad jest wyłączną kompetencją przewodniczącego sejmiku. Tym zaś jest Karol Pilecki, wywodzący się z Platformy Obywatelskiej. I to on zdecyduje, czy sprawa rezygnacji będzie głosowana, czy też nie.